Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym świątecznym wydaniu Polskiego Studia. Dziś Wielka Sobota, Wigilia Wielkiej Nocy. Oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa. Całe wielkosobotnie przedpołudnie i wczesne popołudnie to czas czuwania przy grobie Pańskim. Wierni, którzy przynoszą do świątyni pokarmy do poświęcenia, często później adorują Najświętszy Sakrament. Tak jest do mszy Wigilii Paschalnej. To jedyna tego dnia msza święta. Obfituje ona w szereg symboli. Święcony jest ogień, od którego zapala się paschał, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Liturgia słowa przypomina nam historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa. W świątyniach rozbrzmiewa uroczyste chwała na wysokości Bogu. Tego wieczoru śpiewamy już radosne Alleluja. Podczas Wigilii Paschalnej kapłan święci wodę, odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, a także uroczyście wyznajemy świętą wiarę. W Wielką Sobotę Polacy na całym świecie odwiedzają kościoły również dla poświęcenia pokarmów. Według badań jest to nasz najbardziej znany obyczaj. Na 100 Polaków tylko 5 nie święci pokarmów w Wielką Sobotę. Trudno sobie wyobrazić polskie święta Wielkiej Nocy bez święconego. Zawsze rozpoczynamy święconym w pierwszy dzień świąt. Dziś we wszystkich kościołach w Polsce wierni przynosili w pięknie udekorowanych koszyczkach pokarmy, żeby je pobłogosławić. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy. Ten obrzęd w Polsce przyjął się na stałe w XIV wieku. Początkowo święcono tylko baranka, później także inne pokarmy i tak jest do dziś. Tradycyjnie pisanki, chlebek, kiełbaskę, sól, pieprz, no i baranka zrobionego przez naszą wnuczkę. Do świątyń z koszykami przychodziły całe rodziny, w tym mnóstwo małych dzieci, przyznaje ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry Warszawskiej. To, co mnie najbardziej chyba cieszy, że przychodzą rodzice ze swoimi maluchami, pociechami, bo to znaczy o tym, że ta tradycja jest bardzo żywa, piękna tradycja dziękowania Panu Bogu za Jego dary. Obrzęd święcenia pokarmów ma bardzo bogatą wymowę. Przynoszony w koszykach chleb to symbol Eucharystii. Jajko wyraża nowe życie. Sól zabezpiecza nas przed zepsuciem. Mięso i wędlina, jak podkreśla ksiądz Rafał Swatek z Wrocławia, mają też symboliczne znaczenie. Przypomina to nam baranka, a to już ma swoje korzenie biblijne, gdyż jak wiemy, baranek był spożywany podczas wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Dawniej święcono wszystkie pokarmy przygotowywane na święta, opowiada Paulina Suchecka z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Było rzeczywiście bardzo dużo. Święcono go w domach. Księża przychodzi do domów, szczególnie w warstwach zamożnych, bogatych, mieszczaństwa, arystokracji, ale także ziemiaństwa, szlachty. W poszczególnych ziemiach Rzeczpospolitej były różne zwyczaje związane ze święconym. Nie zawsze przynoszono do kościoła, czasem ustawiano pod krzyżami przydrożnymi, przy kapliczkach i tam przyjeżdżał ksiądz i kropił pokarm przyniesiony właśnie z myślą o poświęceniu na święta Wielkanocne. W niektórych małych miejscowościach ten zwyczaj kultywowany jest do dziś, tak jak tu w podwrocławskich wsiach. Ksiądz, tak jak dawniej, święci pokarmy pod przydrożną kapliczką.